Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku przejechaliśmy trasę, którą zaczęliśmy na drodze troli. Tutaj widzicie inną nazwę, ponieważ w tym momencie droga troli już jest zamknięta i nie możemy jej zaznaczyć na mapie. Strollstigen. Trasą 63 przejechaliśmy do Geiranger'a, do najpiękniejszego i najbardziej znanego fiordu norweskiego. A z Geiranger'a po południu ruszyliśmy w stronę Bergen i na nocleg zatrzymaliśmy się w miejscowości Flam. Popłyniemy teraz promem, który zabierze nas z tego miejsca na drugie miejsce, na drugi brzeg. 12 minut się jedzie, płynie, a koszt takiego rejsu to jest 20 euro mniej więcej. Dla naszego samochodu, który ma więcej niż 6 metrów, dla osobówek to jest 8,50 euro tylko, więc nie za dużo, ale my mamy duży samochód, więc musimy dużo zapłacić. Muszą się wyjechać tamci. Tasty. Hej. Zobaczcie, co tutaj jest. Oh my god. A więc to są fiordy. To jest ten najsłynniejszy, piękny fiord. Tam przepływają międzynarodowe kruzy wycieczkowe. Niesamowite. Jesteśmy teraz na punkcie widokowym, z którego widać cały właśnie fiord Geiranger i jest tu mnóstwo turystów, przyjechali właśnie część z kruzu. W każdym razie autokary przyjechały, no i właśnie się wysypują, więc wygląda to teraz tak. Troli jednak była przyjemniejsza, znaczy zjazd z niej było wiele przyjemniejszy niż to, co teraz jest tutaj. Wow! Aha, turla się autobus. Chłop z Mazur. Rolnik szuka żony. Gdzie jest moja żona? Która by poleciała na taki złoty traktor? Więc to jest fiord widziany ze drugiej strony. A tam, gdzie zbliżenie, jest droga, którą jechaliśmy. Z góry. Z góry. I to nie jest ta droga troli, tylko to jest ta orłów. Tak, i ona jest nieciekawa dla straszna. Naszego busa, ale oczywiście dał radę. Troszeczkę wyżej. Jeżeli możesz, proszę. No. To popatrzcie, poczekajcie, jak tam jest pięknych kolorów. Zieleń, ciemna, jaśniejsza, pomarańczowy, potem szarawy, a na sam koniec biały. To jest piękno Norwegii. Drodzy, nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, czy cieszyć. Śnieg pada. Przed nami normalnie zaczyna się pierwsza opady śniegu. A wcale nie jesteśmy tak wysoko w górach. Nie, no jedziemy już raz, tak 20 minut jedziemy non-stop pod górę. Jak nas wyprowadził GPS.
jesteśmy na letnich. Cóż tu powiedzieć, no. A jeszcze nie widać go na ziemi, nie? Na razie lata. Śnieg z deszczem. Matko kochana. Idziemy zobaczyć śnieg. Pada śnieg, pada śnieg. Taram, taram. Wow! Prawdziwy śnieg. Pierwszy i prawdopodobnie ostatni. Czemu? Bo myślę, że w Hiszpanii już śniegu nie będzie. No nic, w tym roku zaliczyliśmy śnieg. Jest dobrze. A tu jeszcze wam pokażemy. Jest jeziorko. Nie, no spoko. No, tych panów też zaskoczył śnieg. Biedni. W Anglii były paraliż. Jak napadało w dokładnie tyle samo śniegu, co jest teraz na ulicy. Zamykano drogi, lotniska i dla bezpieczeństwa proszono ludzi, by zostali w domu. Zresztą pokazujemy to w jednym z naszych pierwszych odcinków. Gdzieś go tu podlinkujemy, także możecie zobaczyć, co się działo i dlaczego nie mogliśmy wyjechać z Bristolu. Jestem tak naładowany emocjami tutaj. Codziennie jest inaczej. Norwegia jest tak zaskakująca, jest tak piękne. Ja w życiu się nie... Obudziwszy się dzisiaj, nie myślałem, że działa cały dzień padać deszcz. A tu coś, śnieg, jest pięknie, jest biało, te choinki. To jeszcze ładniej wygląda, niż wyglądało wczoraj. Bo teraz to wygląda no po prostu grudzień. Grudzień, jest sobie śnieg, jest święta, Mikołaj. Boże, to jest cudownie. Norwegia jest cudownie przepięknym krajem. Każdy ma prawo, w lewo, prosto, do tyłu. Wszystko jest piękne. Ktoś nam napisał, że zachorujemy na Norwegię. Staniemy się norwegiofilami. I się zgadzamy. Norwegia to jest zdecydowanie najpiękniejszy, najciekawszy kraj, jaki widzieliśmy do tej pory. A już i mamy takie poczucie, że jeszcze jest tyle do zobaczenia. No niestety czasy temperatury nas przeganiają na południe, ale wrócimy tu na 100%, na 100%. Właśnie mijaliśmy gościa, który samochodem, swoim jeepem odprowadzał owce z powrotem, bo w wiedecznych zimu się uciekły. I od razu mi się przypomniało, jak usłyszeliśmy historię w Obdal. To jest taka miejscowość pasterska, że jest bardzo dużo owiec i oni je puszczają, tak normalnie znakują oczywiście, one mają swoje GPS-y i tak dalej. I oni je puszczają w góry i one się tam całe lato chodzą, całą jesień chodzą, a chwila, bo się wymijam. A później na wiosnę, na jesień wszyscy mieszkańcy zganiają się razem, idą w góry i spychają na dół te owce, zganiają owce. A potem na dole już miejscowości dzielą między siebie. Czyja jest, w zależności jest czyja. Moi kochani, żarty się skończyły. Podjeżdżaliśmy pod kolejną górę, widzieliśmy kampera w rowie. Drugi kamper jechał za nami i gdzieś utknął po drodze. Dwa albo trzy samochody na światach awaryjnych, na środku jezdni. Śniegu jest już ponad 10 cm. No i zjechaliśmy na jakiś parking, musimy to przeczekać. Musimy poczekać, aż zacznie padać deszcz. To się robi niebezpieczne po trochu. No więc robimy przymusową przerwę. Patrzcie, 10 cm śniegu napadało. Najważniejsze, że mamy jedzenia na miesiąc. O, może nie na miesiąc, ale spokojnie... spokojnie możemy... No do wiosny nam to musiałby nas ktoś dowieść. Jak nam nie będzie nas zatrzymać, to do wiosny to będziecie musieli nas ratować, moi drodzy. Hejde. Wow, działaś, panowie mieli broń. O.
Hamuj, hamuj, hamuj. Bus, Kaśka, Kaśka, bus, jedzie do domu. Jezus Maria, co tam się dzieje? Ciekawe się zjeżdżają. Albo jedzie tam ten kamperek. No ten się rozpędził za nim, ale... Skóra, nie patrz tu kamerą, tylko... O, patrz. Co się dzieje? No zjeżdża. Ten gościa wyprzedza, no co tu się dzieje? Nasi norwescy znajomi właśnie nam napisali, że nadchodzi sztorm. Musimy uciekać. Ale mamy szczęście, mamy teraz dosłownie okienko nasze, bo przejechała odśnieżarka. Także droga jest no lekko odśnieżona. No i próbujemy. Przed nami przejechało parę samochodów i w jedną i w drugą stronę. Także próbujemy. Jadą dwa samochody. Dobra, jedziemy za nimi. Ale są, no bo jakbyśmy to zostali, moglibyśmy utknąć. Czas. Jesteśmy posrani nieźle, zawsze wrażenie. Wystraszeni i zdenerwowani. Są strzelaczki wszędzie, przecież oni się pokręcili jak szaleni. Bo jest no nieciekawie. Na szczęście nasze auto jest ciężkie, więc no, ten ciężar działa w tym momencie na naszą korzyść, ale... No i pocieszamy się tym, że przed chwilą przejechały dwa kampery i ich tu nie ma. No tego się nie spodziewaliśmy i sprawdzaliśmy pogodę i nie tak pogoda miała tu wyglądać. Przed chwilą właśnie dostępną wiadomość od Norwegów, nie? Musimy stąd uciekać, bo idzie sztorm i musimy się schować w jakimś ciepłym miejscu. W dolince jakiejś. Super, cieszę się, że przeszliśmy. Mam nadzieję, że przejedziemy całą... Przepraszam. Mam nadzieję, że przejedziemy całą tą wyprawę. Śnieżną i będziemy mieć miło to wspominać. No, po prostu chętnie bym udawała i trochę się w nim zamknęła. Ale wiem, że nie mogę, bo bym tu utknęła i umarła. Także po prostu się trzęsę. Podziwiaj widoki. Podziwiam, ale ja się boję po prostu. I za to nie poradzę. To przyszło z wiekiem. Jak byłam młodsza, to się nie bałam. A teraz cokolwiek się nie dzieje. A, tak, ty trzymaj. Nie, no, ja nie mam jednego pośrednictwa nawet. Dobrze. My jesteśmy tak ciężkim samochodem, doładowaliśmy tymi zakupami spożywczymi, że ja po prostu jadę, no. No i dobrze, jedź. Wykorzystajmy tę chwilę, bo jesteśmy w chmurze. Dojechaliśmy do szczytu i no nie widać nic, jest tylko biało. Tylko biało jest dookoła nas. Chmury są takie, że po prostu nie widać nic. Może to i lepiej. Idzie jakieś polowanie, z polowania idą ludzie. O, jedzie auto naprzeciwko nas. Chyba przejedziemy. Nie wiem, gość tam czeka i widzi nas. To jest chyba w ogóle pomoc już drogowa, oni go będą wyciągać. Pomoc drogowa. Hello. Hi. Aha. But it's like break. Okay. So just cool. Okay. What about later on? It's like safe to drive? Yes, but just keep it slow. Okay. All right. Zamknij sobie lusterko. Thanks. Bye bye. Matko. Zjechaliśmy na dół. Już jest lepiej. Jest jeszcze pięknie śnieg, ale drzewa są żółte. Jesteśmy w mieście, zjechaliśmy, zaczął padać deszcz. Jej, jesteśmy cali i zdrowi. I właśnie minęły nas te dwie ciężarówki. Ta czerwona, która wyciągała tą niebieską, właśnie zjechały, przejechały, także wszystko skończyło się szczęśliwie. Koniec dramatu. Możemy jechać. Ruszamy dalej. Już bezpiecznie.
Więc takie góry dzisiaj przemierzaliśmy. Byliśmy tam na samym szczycie. Wow. Jesteśmy w miejscowości Wang. Niektórzy mogą znać tą miejscowość, właściwie jej nazwę, ponieważ w Karpaczu znajduje się kościół zwany kościołem z Wang. I właśnie stąd, z tej norweskiej miejscowości, ten kościół został przetransportowany, rozłożony i przywieziony do Polski, która ówcześnie była Niemcami, Prusami. I bodajże jakiś książę lub hrabia kupił właśnie ten kościół od mieszkańców. No i dotarł on do Karpacza, tam go złożyli. Dokończyli to, czego brakowało i jest po dzień dzisiejszy kościół, który jest całkowity, cały z drewna i jest zbudowany bez użycia gwoździ. A dziś jesteśmy pod innym kościółkiem i nie o kościół, jak tak naprawdę nam chodzi, a o to, że jest tu tak zwany kamień runiczny. Jest to kamień sprzed około 1000 lat, jak nie więcej. Jacyś tam ludzie wznieśli go na pamiątkę jakiegoś tam brata, nie pamiętam dokładnie. No i zachował się do dzisiaj w całkiem niezłym stanie. Tak. Jest on wykonany, jest napisany runami, także to jest wyjątkowe. Jest napisane na tym kamieniu: synowie Gassi wznieśli ten kamień dla pamięci Gunnara, syna ich brata. Wspaniała historia. I tam ten przód to są motywy rośliny, krzyża i lwa. Nie wierzę. Przodu. To wam chciałem pokazać. To jest, tam, to jest napisane tam. Tak. Z boku jest na tym kamieniu. Czuję się jak na koncercie Vivaldiego. Cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Dzisiaj chyba wszystko, przez wszystko przeszliśmy. Jest godzina 18:06. Piękne, cudowne słońce. Cieplutko, fantastycznie. Za nami, jak widzicie, górki. Na samym szczycie jest trochę śniegu. Tu jest pięknie pomarańczowo. A z tej strony, uwaga, uwaga, zobaczcie, no przepięknie. Pomarańczowe tutaj laski, tam jest, jak widzicie, śnieg. Zaraz jedziemy do najdłuższego, o ile się nie mylę, ale z tego co pamiętam, jest to najdłuższy tunel w Norwegii. Ma on 24 km. Tylko, jak się z tym czujesz? 24 km w górze pod ziemią. Gdzie mnie braknie paliwa. This is not funny. No ale naprawdę. Guys! 24. Mierzę czas. Świat przestał istnieć, ale na szczęście istnieje.